W tym ćwiczeniu pierwszym pokazałem na początku ruszanie z zerwaniem przyczepności kół przednich. Jeżeli nie ma odpuszczenia gazu, te koła tracą cały czas przyczepność. Im więcej dodajemy gazu, to nie będziemy szybciej jechać. Natomiast w drugim przejeździe pokazałem, że w momencie pierwszym, kiedy koła stracą przyczepność, później jak odpuścimy gazu, one łapią i wtedy możemy przerzucać następne biegi do góry i spokojnie jechać, już w miarę dynamicznie przyspieszać. Ale przyspieszając, należy pamiętać, że w końcu kiedyś będziemy musieli zahamować. No i tutaj jest kwestia korzystania z ABS-u. Jest to auto z układem ABS, czyli anti-blocking system, który powoduje, że koła nie zostaną zablokowane. Ma to dwa aspekty. Jeden, że pozwala kierować podczas hamowania awaryjnego. Drugie, że do jazdy na wprost nie powoduje zablokowania hamulców. Mam taką tabelę z Volkswagena, gdzie są hamowania porównawcze i widać, że na śliskim ten ABS przy hamowaniu nie daje dobrych rezultatów. I teraz zrobimy parę przejazdów i w pierwszym przejeździe ja będę hamował ABS-em do końca, czyli będę hamował do spodu, ABS się włączy i będzie tutaj na tym śliskim, eleganckim śniegu będzie nam to auto jechało. W drugim przejeździe zahamuję na tyle, w miarę mocno, ale nie na tyle mocno, żeby układ ABS jeszcze się nie włączył, czyli żeby te koła obracały się, ale hamowały. I w trzecim przejeździe zrobię hamowanie naprzemienne, czyli w pierwszym momencie takie mocne uderzenie w hamulec, żeby ABS zaczął działać, a dopiero w drugim etapie ujęcie, bardzo delikatne ujęcie nogi z hamulca, żeby koła hamowały, ale się obracały.